Cześć, kanał 365 dni o piłce. Kończymy piłkarską niedzielę w Ekstraklasie, 20 seria gier. Na pewno najciekawszy mecz tej kolejki, Legia 2, Cracovia 2. Na wstępie, zanim przejdę do recenzji i spotkania, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Przypominam o kciukach w górze. Wszystkie będą mile widziane. Przejdźmy do spotkania. Naprawdę jak obejrzałem ten mecz, wydaje mi się, że emocje było czuć z telewizora, kipiało i nerwowością, i świetną atmosferą, dużo ukłony dla piłkarzy za atrakcyjne widowisko i wydaje mi się, że mecz, na który warto było czekać całą niedzielę. Na pewno Fernando Santos też się na trybunach Legii nie nudził, natomiast przechodząc stricte do spotkania, bardzo ciekawie ustawiona Cracovia, która grała ofensywnie, i też należy wskazać na skład Cracovii, bo rzeczywiście Jacek Zieliński trochę zaskoczył tą jedenastką. Wydaje mi się, że dwójka napastników, Czolman, Makuch, także brak od pierwszej minuty Atanasowa i postawienie na bardzo mobilnego Osimę było ciekawe, natomiast wiązało się z tym, że rzeczywiście pasy grały bardzo odważnie. Legia natomiast, wydaje mi się, że to był błąd, postawienie Josue jako piłkarza bardzo głęboko cofniętego, piłkarza, który oczywiście miał wpływ na grę Legii, jak to zazwyczaj bywa, natomiast nie był ustawiony w roli dziesiątki. Łatwo było to rozczytać i wydaje mi się, że pasy to rozczytały. Początek spotkania, kapitalna asysta z przymrużeniem oka Mladenowicza, strzał Michała Rakoczego, świetny występ chłopaka, który mógł wpaść w oko Fernando Santuszowi, i pierwsza połowa raczej toczyła się po myśli Cracovii, czyli mozolna i czytelna gra Legii. Josue, który był umiejętnie blokowany, asekurowany, raczej gra po obwodzie, no i Cracovia, która świetnie to wyczekała. Najwięcej działo się w drugiej części spotkania i teraz też, cytując klasyka, współczujemy wszystkim, którzy nie oglądali tego meczu. Cracovia po pierwsze zaatakowała, natomiast Legia też zupełnie przedefiniowana, przede wszystkim agresywna i walcząca do końca, kontra Cracovia, która owszem się cofnęła, natomiast była szalenie groźna z kontrataków. Bramka na 1-1 dla Legii Warszawa, czyli wyrównanie Majka Nawrockiego, bardzo chytry i nieprzyjemny strzał. Wcześniej oczywiście ten rzut karny, absolutnie zasłużony, Josue przegrał tą, powiedzmy, wojnę nerwów. Uderzenie też sprytne, natomiast Karol Niemczycki absolutnie to przeczytał. Przy tym wyniku 1-1 wydawało się, że zaraz Legia, podobnie jak chociażby to było w meczu z Miedzią Legnica, gdzie odwracała wynik przy Łazienkowskiej, zaraz spokojnie wyjdzie na prowadzenie. Tymczasem Cracovia, mam wrażenie, bardzo odważna i grająca do końca o 3 punkty. Naprawdę trzeba chwalić zespół pasów, bo nie jest to tak oczywiste przyjechać do Warszawy i myśleć o komplecie. Świetna akcja bramkowa, wydaje mi się, że też taka, no, dająca wiele do myślenia, że Cracovia gra do końca, wciska bramkę już dosłownie, wpychając ją z najbliższych metrów. Jugas triumfujący po tym strzale, natomiast no, też trzeba wskazać na pewno na niedoskonałości tego meczu. Wydaje mi się, że Piotr Lasyk, arbiter, który się zbyt wstrzymywał z żółtymi kartkami. Ja zawsze przynajmniej staram się nie oceniać sędziów, bo to jest inna dyscyplina sportu, natomiast wydaje mi się, że powinno się parę żółtych kartoników posypać, bo było dużo nerwowości, dużo takiej gry chamskiej, gry nieprzyjemnej, gry, które można było ominąć, gdyby arbiter wyznaczył troszeczkę inny standard sędziowania. Bramka na 2-2, która ustawiła wynik meczu, autorstwa Tomasa Pekharta, Czech, który wraca na Łazienkowską, który się popisał trafieniem na wagę punktu ten gol. Natomiast podsumowując, bardzo ciekawe spotkanie dwóch drużyn, które się ścierały często w ostatnich latach, i te mecze zawsze Legia Cracovia były interesujące, były ciekawe. Przypomnę, na jesień Cracovia zdemolowała Legię 3-0. Tak prezentuje się tabela po tym spotkaniu i po tych wszystkich meczach sobotnich, piątkowych, sobotnich i niedzielnych. Przed nami tylko jeszcze jeden mecz. Legia 39 punktów, Cracovia 29 oczek. Goni wciąż Legia Raków, natomiast no, na pewno Raków Częstochowa lubi ten wynik, bo nie zbliżyła się Legia do medalików, ale wydaje mi się, że ta walka i ta pogoń do Rakowa wciąż będzie emocjonująca. Dzięki, kanał 365 dni o piłce. Raz jeszcze zachęcam do subów, do przycisków, lubię to pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.